Już od 10 lat klub sportowy Korona w Gumnach organizuje turniej amatorski w tenisie stołowym o Puchar Wójta Gminy Dębowiec. Mały jubileusz był okazją do podsumowań i podziękowań, których nie zabrakło podczas oficjalnego wręczenia statuetek, medali, nagród i dyplomów zwycięzcom tegorocznej edycji w różnych kategoriach wiekowych. 10 lat minęło, tak jakby to było wczoraj. I zaczęło się w 2013 roku. Trochę się przyhamowało podczas pandemii, ale żeśmy to nadrobili. No i dzisiaj było takie miłe podsumowanie dziesięciolecia. Jak ten 10. turniej, jaki poziom, jak pan ocenia? No muszę powiedzieć, że od momentu, kiedy w zeszłym roku do nas przystąpili zawodnicy, którzy są bardziej zaawansowani niż my, to u nas automatycznie też poziom poszedł do góry. No ale tak szczerze powiedziawszy, to ten poziom z roku na rok był coraz wyższy, no bo siłą rzeczy mamy taką już prawie stałą grupę, czujemy się tu jak w rodzinie i myślę, że będzie tak dalej. No to ilu było tych uczestników i jakie wy macie kategorie? Od 2 lat robimy turniej na zasadzie 3 kategorii, którzy tu chodzą od 10 lat i od 2 lat jest grupa zaawansowanych osób, które no tak zawyżyły poziom, że po prostu musiałem zrobić tą grupę oddzielną. W tym roku pojawiła się kobieta. Kobieta niesamowita, mistrzyni świata w siłowaniu na rękę. No i automatycznie zajęła pierwsze miejsce, bo żaden mężczyzna nawet nie próbował podchodzić. Czego życzyć, bo mamy tą edycję taką jubileuszową, to czego życzyć tutaj tej sekcji ping-ponga w Gumnach? No ja będę namawiał wszystkich uczestników, bo to są osoby praktycznie w większości emeryci, więc będę wymuszał wręcz na nich, żeby tu swoje dzieci i wnuki posyłali, bo to będzie przyszłość nasza. Kiedy można przyjść, kto może dołączyć, w jakie dni tutaj jesteście, w jakich godzinach gracie? My gramy 2 dni w tygodniu, ale jeżeli będzie na tyle chętnych, uruchomimy 3 dzień w tygodniu. Czwartek jest taki, tutaj jeśli pani dyrektor nam udostępni, no to jak najbardziej zapraszamy wszystkich chętnych. Jeszcze tak na koniec chciałam zapytać o korzyści z gry w ping-ponga. No ja myślę przede wszystkim ogólnorozwojowy refleks, no i to pomaga, bo jak widać po naszych uczestnikach, to są osoby już po 60, po 70, a nawet w tym roku żeśmy uhonorowali, no można powiedzieć, legendę tutaj naszego tenisa w powiecie cieszyńskim, który tam nas zaszczycił, pana Michalika. No właśnie, a ile lat? 82 skończone. Czyli to ten najstarszy zawodnik, tak? Zawodnik. A poza tym są osoby 75, 72, po 60 jest dużo osób jeszcze. A najmłodszy zawodnik ile? Najmłodszy to ma jakieś 25 lat, 7 może tak, w tych granicach. Czyli tak naprawdę każdy może przyjść, młodszy, starszy, kobiety, mężczyźni. Każdy i zapraszam wszystkich chętnych, którzy lubią uprawiać tego typu sport. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.